witam wszystkich bardzo serdecznie, nowy tydzień. Rozpoczynamy klatą i bicepsami, dzisiaj testowanie nowych maszyn. Wy ciągle narzekacie, że macie do mnie za daleko, nie możecie przyjechać. A Stanisław przyjechał z Raciborza, jedyne 350 km. Rano zrobiliśmy plecy dwugłowe, a teraz robimy klatę plus bicki. Jutro robimy ranowe barki i bicepsy, a po południu nogi. A w środę zobaczymy co? Taki obóz przetrwania, poranny treningu, jedzenie, sen, później znowu jedzenie i trening. Więc jak zawodowcy. Ja już jestem rozgrzany, Stachu też już jest rozgrzany. Ja tutaj mam przygotowane swoje 70 i lecę. Sprawdź. Ale lekkie. Podasz mi? Zobaczcie. Powoli się rozkręcam, na razie tylko 5, ale najważniejsza sprawa, na stojak odnosimy zawsze. Zaczynamy właśnie wyciskanie na ławce skośnej. Staszek jeszcze doskonali technikę podawania sztangielek, bo dopiero dla niego teraz to jest nowość. Dlatego zobaczcie. Podawanie sztangielek to jest pół sukcesu, żeby nie stracić całej energii. Lecimy. Ja akurat dwoma sobie podam, jakby był większy skos, to musiałbym podać pojedynczo. I lecę. Na stojak oczywiście. Stojemy właśnie naszą nowość. Tak jakbyśmy byli na ławce gołą do dołu. Bardzo fajnie ściąga się do środka. Spuść. Ale lekkie! O tak, ale tu wjeżdża. Tu. Czas na was. Jak już widzieliście, tutaj mamy trójkąt bermudzki, trzy kamery stoją i zrobię teraz serię potrójną. Głową do dołu, głową do góry i na płaskiej, tak jakbyśmy byli na ławce, zaczynamy po 10. Wiesz jak to wchodzi? Ta maszyna jest niesamowita. I od razu dobicie jeszcze na jednym. A za mną czeka na was mój baner, żebyście się podpisali. Jeszcze jest trochę miejsca. Jeszcze tylko butterfly i chyba będę kończył. Ale bicep jeszcze. Właśnie przyszedł czas na butterfly. Agata w końcu dotarła, ona tam jest. To ta, co właśnie tutaj robiła te hardkorowe treningi ze mną i nakręcała i wszystko razem wzięte. Ale jestem Stachu z Raciborza i mówi, że jest naprawdę lekka ta klata. Dlatego lecimy. O, teraz jest dobrze. O tak, zobaczcie jakie spięcie. Ale wiecie co? Czuję, że to nie wszystko. Zaraz musimy zrobić jeszcze linki na rączkach od Batmana. Tu dobić po pół. I na sam koniec to co mówiłem, dobicie na rączkach od Batmana. Zobaczcie.
te rączki, tutaj opieramy nadgarstki, nie musimy nic ściskać, opiera się tutaj, lecimy, bardzo dobrze. Zacznę od razu, bo już mam koniec, od razu pierwsza seria Nowicki, jest taka rozdziawiająca. Zobaczcie, też na Bachmana. Testujemy nasz nowy modlitewnik, też Hammer, i tam dopiero wchodzi. Cała reszta trójkąty też testujemy specjalnie dla Stanisława i zrobimy Karolki. Za chwilkę wracamy. Jesteśmy przy naszym nowym modlitewniku. Jak widzicie, to też Hammer, ale czucie jest tak potężne, że musicie koniecznie przyjechać. Agata, chcesz wejść mi w kar? Proszę bardzo, wybaczam jej to. Wszystko tu. A jak tutaj popatrzymy trochę, to jeszcze Karolki. Zrobimy to razem ze Stanisławem, zobaczymy, czy nie oszukuje. I do pełni szczęścia brakuje Karolki na trójkątach. Nowość dla Stanisława. Tomasz Dzik już wie, ale musi jeszcze zrobić. Zaczynamy! I lecimy. Raz. Zrobił 350 km, czyli na 3 dni obozu, specjalnie do Ari Gym. Teraz czas na was, a my widzimy się jutro.